Na kłopoty narazili się trzej młodzi mieszkańcy Suwałk. Liczą sobie zaledwie po 15, 16 i 17 lat. To jednak nie zwalnia ich z odpowiedzialności. Chłopcy dopuścili się kradzieży w miejscowym centrum handlowym. Obiektem ich pożądania stała się elektryczna hulajnoga, którą właściciel urządzenia pozostawił w przedsionku. Warty 3,5 tysiąca pojazd zniknął z miejsca postoju, ale z zapisu monitoringu na szczęście nie zniknęło nagranie, na którym zarejestrowano sprawców kradzieży. Policjanci bardzo szybko ustalili podejrzanych i równie szybko odzyskali hulajnogę, zwracając ją prawowitemu właścicielowi. 17-letni złodziej już usłyszał zarzut kradzieży i raczej z odpowiedzialności się nie wykpi. Grozi mu za ten wybryk do 5 lat pozbawienia wolności. Młodsi koledzy skazani na taką odsiadkę być nie mogą z uwagi na wiek, ale spotkania z sądem rodzinnym nie unikną.